Aborcję miałam 22 lipca 2009 roku. Do dziś żałuję tego, co zrobiłam. Słuchałam wszystkich, a oni mówili mi: będziesz tyła, będziesz coraz grubsza. Nie masz teraz pieniędzy na dzieci. Powinnaś skończyć szkołę. Nie miałam wsparcia. Miałam tylko jedną przyjaciółkę. Jedną przyjaciółkę, która mówiła mi: nie rób tego. I wiecie co? Jestem jej bardzo wdzięczna, ale nie jestem wdzięczna sobie. Nie jestem wdzięczna sobie, bo wiem, co zrobiłam. Bo posłuchałam wszystkich oprócz siebie. Dlatego żyję dziś tak, jak żyję. Żyję w ciągłym żalu. Początkowo po opuszczeniu gabinetu, w którym dokonałam aborcji, poczułam ulgę, ponieważ myślałam, że ostatecznie pozbyłam się problemu. Choć w samym gabinecie czułam się bardzo źle, słyszałam wewnętrzny głos, który mówił mi: spójrz, tam są drzwi. Mogłam stamtąd wyjść, ale jednak nie zrobiłam tego. Rozdzierały mnie dwa światy. Tak jakby Bóg i diabeł próbowali mnie ciągnąć w dwie strony. Kiedy trafiłam z powrotem do domu, poczułam ulgę. Później jednak każdej nocy budziłam się. Miałam napady duszności, czułam panikę. Chciałam nawet wyskoczyć z okna, ale ostatecznie tego nie zrobiłam. Potem zaczęła się prawdziwa męka. Musiałam się zachowywać, jak gdyby nic się nie stało. Funkcjonowałam jak maszyna. Chodziłam do pracy, zajmowałam się dziećmi. Ale w środku czułam się fatalnie. Miałam koszmary, napady lęku i zaburzenia snu. Było ze mną coraz gorzej. Po aborcji byłam w rozsypce. Nie potrafiłam dalej żyć. Ci, którzy chwalą aborcję, mówią kłamstwa. Nie wiedziałam, co z sobą zrobić, bo straciłam moje dziecko. Kiedy zdałam sobie sprawę, że jestem w ciąży, a było to po 6 tygodniach, to zadałam sobie pytanie: czy jestem matką? Całe moje ciało zachowywało się tak, jakby próbowało znaleźć wszystko, co najlepsze dla dziecka. I ciężko pracowało, by zrobić wszystko dla tego dziecka, które rosło w moim ciele. Ale w tym czasie moja głowa myślała, że to jest problem, który trzeba rozwiązać, że trzeba coś z tym zrobić. I zrobiłam to. Na początku czułam, że mój problem został rozwiązany. Trwało to może 2 dni, ale potem moje ciało zaczęło szukać mojego dziecka. Co się dzieje? Pytało. Gdzie jest moje dziecko? I przez kilka lat szukałam mojego dziecka i nie mogłam go znaleźć. Gdzie ono było? Kiedy po raz pierwszy usłyszałam o syndromie postaborcyjnym, zrozumiałam, że dotyka on matek, które dokonały aborcji i z tego powodu cierpią. Ja też miałam syndrom, ponieważ sama kilka razy usunęłam ciążę. Śpior mam realizat, że...
Miałam z tego powodu dużo okresów depresyjnych, podczas których nie czułam żadnej radości życia. Kilka razy myślałam o popełnieniu samobójstwa. Nie mogłam patrzeć na małe dzieci. Na początku pociągały mnie i bywały mi bliskie, ale potem nagle dostawałam ataków paniki i miewałam nieodparte wrażenie, jakby za chwilę miało im się coś strasznego przydarzyć. Taka panika bywała chwilowa, trwała tylko kilka sekund, ale zawsze była dla mnie okropna. Było to straszne przeżycie. To było tak samo mocne wrażenie, jak przy panicznym lęku przed własną śmiercią. Tylko że ja miałam wrażenie, że za chwilę to dziecko spotka coś potwornego i ja całe to jego cierpienie przeżywałam w sobie w ciągu kilku sekund. To były moje najgorsze stany. Niektóre z nas nie myślą, zanim ją zrobią, tak jak ja. Niektóre z nas czują się zmuszane, tak jak ja. Niektóre z nas czują, że nie są jeszcze gotowe, tak jak ja. Ale to nie jest żadne wytłumaczenie, bo to dziecko nie może odpowiadać za coś, co nie było jego winą. Kiedy dziecka już nie było, moje problemy dopiero się zaczęły. To nie było żadne rozwiązanie kłopotów. To był początek wielkich, wielkich, wielkich problemów. Dla mnie i dla mojej rodziny, dla moich przyjaciół i dla wszystkich wokół mnie, dla całej mojej przyszłości. To nie był wcale zwykły zabieg medyczny. To było dla mnie głębokim przeżyciem, które zmieniło mnie jako człowieka. Z jednej strony prowadzę podobne życie jak dawniej, z drugiej zaś wcale tak nie jest. Przepraszam, nie mogę powstrzymać się od płaczu. Ci, którzy mnie znają od dawna, mówią, że bardzo się zmieniłam. Oczywiście nie opowiadam wszystkim dookoła, co przeszłam, ale zmiana jest widoczna. Nie jestem już taka radosna jak dawniej. Przez długi czas prześladowała mnie obsesyjna myśl, że wszystkie ciała tych dzieci uśmierconych przez aborcję razem z krwią trafiają do miejskiej kanalizacji. I że całe miasto jest jakby nieczyste, zanieczyszczone ich krwią. Prześladował mnie taki obraz krwi wędrującej przez wszystkie miejskie kanały. Miewałam koszmary nocne. Cierpiałam na bezsenność. Miałam ciągłe depresje. Dlatego, że kiedy zaczynasz być matką, to jesteś pełna radości. I ja czułam tę radość w sobie. Czułam radość, choć miałam dużo problemów. A jednak zapomniałam o radości. Zapomniałam, bo byłam skupiona na problemach, a nie na radości. I kiedy straciłam dziecko, kiedy wzięłam na siebie odpowiedzialność za skończenie jego życia, to stanęło wtedy także całe moje życie. Nie wiedziałam, że jeśli odbiorę życie komuś tak małemu, komuś, kto ma tylko 6 tygodni, to jest tak, jakbym odbierała życie sobie samej.
A ponieważ byłam słaba, zrobiłam to. I wtedy zdałam sobie sprawę, że wcale nie rozwiązałam problemu. Nie mogłam zrobić nawet kroku naprzód. Z tego wzięła się depresja. Przyszły koszmary. Czułam się, jakbym umarła. Przestałam sobie ufać. Z powodu tego, co zrobiłam. To jest wybór, którego nigdy nie będziesz w stanie cofnąć. Nie ma od tego odwrotu. Jeśli to zrobisz, nigdy już nie wrócisz do siebie. To nie jest coś, do czego można wrócić i podjąć inną decyzję, tym razem dobrą. Nie możesz już odzyskać swojego dziecka. To koniec. Tak wybrałaś. Generalnie wszystkie kobiety cierpią na skutek dokonanej aborcji, niezależnie od tego, z jakiego kraju pochodzą, z jakiej warstwy społecznej i jaką wyznają religię. Różna jest tylko intensywność ich doznań. Różny jest też moment, w którym problem urasta do rozmiarów pasma górskiego. U mnie miało to miejsce już podczas pierwszej nocy po aborcji. U innych może to przyjść dziesiątki lat później. U schyłku życia często budzą się w nas pytania o dzieci, o relacje z ludźmi, o ocenę własnego życia. Problem polega na tym, że podejmując w młodym wieku decyzję, że nie chcemy mieć dziecka i chcemy żyć swoim własnym życiem, tak naprawdę nie wiemy, co się później z nami stanie. Przypominam sobie pierwszą aborcję, którą widziałam wykonaną przez starszego wiekiem lekarza. Zdałam już wtedy egzamin na lekarza ginekologa i miałam stać się ginekologiem praktykującym. Za pierwszym razem, kiedy patrzyłam, jak wykonuje się aborcję, nie wytrzymałam. Musiałam opuścić pomieszczenie i zemdlałam. Powiedziałam sobie, że nie będę lekarzem ginekologiem. Ale z biegiem czasu straciłam wrażliwość i później nie łączyłam tych faktów. Po prostu nauczyłam się pracować fachowo. Bywały wtedy takie przypadki, że widziałam części dzieci, fragmenty rąk, nóg, nieraz czaszki. Czasem widziałam mózg, który się jakby rozlewał. To były szokujące obrazy. One pozostają na zawsze w pamięci. Nie da się ich wymazać. Zostawiają ślad w człowieku. Jeśli jeszcze kiedyś zajdę w ciążę, to nie obchodzi mnie, jaka będzie sytuacja. Nie obchodzi mnie, czy ojciec będzie chciał tego dziecka. Nie obchodzi mnie, jaka będzie przyszłość. Wciąż jednak będę miała swoje dziecko. Nie słuchaj nikogo. Posłuchaj swojego serca. To coś, czego nie zrobiłam. Wiem, że moje dziecko jest teraz w lepszym miejscu, ale moje dziecko powinno być teraz tutaj, ze mną. Będzie dobrze. Będzie dobrze. W moim sercu jest miejsce, w którym to dziecko będzie zawsze, bez względu na moją decyzję. To nieprawda, że aborcja uwalnia od problemów. Jest wprost przeciwnie. Wraz z aborcją pojawia się wiele problemów. Tęsknota za nienarodzonym dzieckiem, poczucie winy, którego nie da się usunąć w wyniku terapii. To są problemy, które trzeba nosić ze sobą przez całe życie. I próżno wtedy liczyć na pomoc. Wszyscy, którzy wcześniej twierdzili, że twoja decyzja jest słuszna, którzy namawiali cię do przerwania ciąży, nagle gdzieś znikają. Nie ma ich.
A ty zostajesz sama z własnym sumieniem i z poczuciem winy. Dlatego radzę każdej kobiecie, czy młodej, czy starszej, by sobie to wszystko w spokoju dobrze przemyślała i podjęła decyzję o urodzeniu dziecka. Kobieta powinna być dokładnie poinformowana. Jej decyzja nie może być podejmowana na ślepo. Powinna być ona uświadomiona o istnieniu syndromu postaborcyjnego, że nie pozbędzie się ciąży bez konsekwencji, że już w momencie zajścia w ciążę staje się mamą, że jest mamą swojego dziecka i to dziecko będzie istniało już na zawsze. Nawet jak dokona aborcji, to nadal pozostanie mamą. Od tego momentu nie ma odwrotu. Jeśli kobieta zachodzi w ciążę, nie może już cofnąć czasu. Jeśli zdecyduje się dokonać aborcji, to czeka ją cierpienie, ponieważ zamiast zostać matką żywego dziecka, będzie matką martwego dziecka. I o tym powinni pamiętać wszyscy, zarówno matki, jak i lekarze. Skrzywdzisz siebie, skrzywdzisz wszystkich wokół, jeśli wybierzesz aborcję. Wiem, że to może być problem, że widzisz to jak ciemny okres w swoim życiu, ale lepiej jest przeżyć wstyd i wybrać właściwą drogę. Nawet jeśli nie ma pieniędzy czy coś w tym stylu, jest przecież Bóg. Żaden powód nie jest na tyle ważny, by zniszczyć życie, bo wartość życia jest nieskończona. Wiem to, ale zapłaciłam za to ogromnym bólem i mnóstwem cierpienia. Zapłaciłam za to, doświadczyłam tego. I znam wartość Twojego życia. Jest większa niż wszystkie problemy świata. Zdiagnozowano u mnie ciężką chorobę. Tak chciałabym móc cofnąć czas. Teraz nie wiem, co robić, bo cały czas płaczę i pytam sama siebie, dlaczego? Dlaczego to zrobiłam? Ale wiecie co? Myślę, że będzie dobrze. Bo ja czuję to dziecko i to dziecko mówi mi, nie płacz. Będzie dobrze. Nie chcę płakać przed kamerą, ale to jest coś, czego żałuję tak bardzo. Nie chciałam płakać przed kamerą, ale... Procedura aborcji mówi o tym, że zabieg jest prawidłowo wykonany, jeśli na koniec słychać dźwięk, który w języku medycznym określa się jako wołanie macicy, krzyk macicy. Medical se cheamă strigătul, țipătul uterului. În franceză este. Słyszałam taki krzyk. Teraz rozumiem, że tak naprawdę jest to płacz. Płacz macicy. To samo ciało kobiety płacze za swym dzieckiem. Plânsetul uterului, adică